Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki, to jest program W Punkt. Dziś gościem programu jest pan Michał Kołodziejczak, lider Związku Agro Unia. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Proponuję, żebyśmy na początek wyjaśnili sobie pewną kontrowersyjną kwestię, tak powiem. Pan skierował pozew przeciwko Telewizji Republika, ściśle pana pełnomocnik, w związku z publikacją przez portal Telewizji Republika artykułu, który był relacjonował pański wywiad dla Radia Z. Nie, artykuł, który jasno tytułem wskazywał na to, że jestem ruskim agentem. I gdyby pan wierzył informacjom pani Kani, to pan teraz według tych informacji rozmawia z ruskim agentem. Jak się pan z tym czuje? I dodatkowo z tych informacji, które dzisiaj na Twitterze pani Kania stara się sugerować, z człowiekiem, który współpracuje z ludźmi z WSI. Nie będzie pan miał problemów w pracy z tej przyczyny, że pan rozmawia z ludźmi, których pracodawcy tak określają? To otwarta rozmowa. O ile wiem, Dorota Kania nie była autorką tego artykułu, a tytuł nie odnosi się bezpośrednio do pana, tylko jest znak zapytania postawiony i wykrzyknik. I pod spodem moje zdjęcie opisane. Więc ale nie ma tam stwierdzenia, że Michał Kołodziejczak jest ruskim agentem albo przedstawicielem rosyjskiej agentury w Polsce. Tak, ale tam jest pytanie, czy ruska agentura już rozpoczyna w Polsce strajki. Sugestia i tutaj moje zdjęcie. I tutaj nie jest pytanie, czy ja jestem ruską agenturą, czy tylko ta agentura przedstawiona na zdjęciu rozpoczyna strajki. I pan mi tutaj nie będzie mówił w ten sposób, nie będziecie psuć mojego dobrego imienia. Tak jak powiedział, rozmawiam w otwarty sposób. Ja niczego nie powiedziałem chwilą, takiego. Przed chwilą siedząc w waszej telewizji, widzę nagranie, które relacjonuje rozmowę na temat mowy nienawiści, a sami ją szerzycie, sami to robicie i staracie się sugerować. Czy w tej rozmowie padło chociaż jedno zdanie, które odebrał pan jako mowę nienawiści, jako napaść z mojej strony wobec pana? Ja wie pan, czuję się, bo pan najpierw powiedział, że kwestie kontrowersyjne. Dla mnie to żadna kontrowersja. Jestem normalnym człowiekiem, polskim rolnikiem, ale dlaczego tak określanym w mediach, przez wasze media? Nie wiem. Telewizja Republika, przecież pan się musi z tym utożsamiać, więc ja pana też z tym utożsamiam. I tak jak wcześniej powiedziałem, dla mnie to jest potwarz, nazwanie mnie w taki sposób. Ale nikt pana tak nie nazwał. A dla was to jest haniebny czyn, którego wy powinniście unikać i boicie się tego, że społeczeństwo w Telewizja Polsce... Telewizja Republika się niczego nie boi. Mogę pana zapewnić. Środowisko, które reprezentuje Telewizja Republika, obawia się Telewizja Republika reprezentuje Polaków. Bardzo niepotrzebnie. Polaków. To tak samo jak moja organizacja. Jest to według mnie organizacja, która walczy bardzo mocno o to, co jest polskie. O co walczy? Walczymy o to, żeby w Polsce ciągle mogły funkcjonować polskie gospodarstwa rodzinne. Walczy o to, żeby reprezentacja rolników w tej organizacji była bardzo mocna. Zapraszamy także do naszej organizacji przedsiębiorców, konsumentów. Tych wszystkich, dla których ważne jest to, żeby w Polsce była produkowana dobra, zdrowa żywność. A dlaczego nie walczy pan metodami pokojowymi, tylko mówi pan, odwołuje się pan, mówi pan do takiej retoryki prawie że wojennej, mówi pan o powstaniu chłopskim, o działaniach partyzanckich. No przyzna pan, że to są określenia dalekie od dialogu. A jak pan określi nazywanie człowieka na zdjęciu pytaniem, czy ruska agentura rozpoczyna strajki? To nie, nikt pana w ten sposób nie określił. Jak to nie? No, z całą pewnością nie było u was takiego pytań? Niech to rozstrzygnie sąd, bo to na pewno nie było opisywało pewien proces. A czy jest pan w stanie teraz zadzwonić do pani Kani i spytać się, czy podtrzymuje to, co powiedziała? Jeżeli uraziła mnie tym, to czy jest w stanie mnie przeprosić teraz? Czy będziemy czekali na rozprawę sądową, na którą ja was zapraszam? Czy jest pan w stanie zrobić to teraz i powiedzieć: trzeba przeprosić tego człowieka, faktycznie popełniliśmy błąd, zasugerowaliśmy, to są normalni polscy rolnicy. To pan w ten sposób odbiera, nie chcę tutaj wypowiadać się za panią redaktor Dorotę Kanię. Natomiast chcę, żebyśmy porozmawiali o działalności Związku Agrounia. Pan na przykład, jeżeli już mówimy o wątpliwościach dotyczących działalności związku, którego pan jest szefem, mówi pan o potrzeby zniesienia, uregulowania ściślej relacji z Rosją. Jeżeli mówimy o uregulowaniu relacji z Rosją, to oznacza między innymi odejście od sankcji, które wobec Rosji stosuje Unia Europejska, więc i Polska. To jest działanie, które narusza
pewien europejski porządek. To Unia Europejska nałożyła na Rosję sankcje za agresję na Ukrainę. A wytłumaczy mi pan, jakie te sankcje przyniosły do tej pory skutki? Jakie, co jest efektem nałożenia tych sankcji? Co dzięki temu zyskaliśmy, my jako Polacy? A co mieliśmy zyskać? Te sankcje miały powstrzymać Rosję Putina przed dalszą agresją na Ukrainę. Wydaje się, że przynajmniej w tym sensie te sankcje, cel tych sankcji został spełniony. A my występujemy w gronie tych wszystkich krajów Europy, Zachodu, które próbują ten cel osiągnąć za pomocą środka, jakim są sankcje. Odpowie mi pan, ile w tym roku Polska kupiła węgla z Rosji? No, kupuję sporo. Wiem, że takie rzeczy się dzieją. A wie pan ile? A jakie to ma znaczenie? Nie, no ja pana pytam, bo przecież tak bardzo sankcjonujemy Rosję, a kupujemy od nich węgiel, czym wzmacniamy ich gospodarkę. Wie pan ile, czy nie? Myślę, że to mogą być spore ilości. Ale ja pytam, czy pan wie, czy pan nie wie. Bo nie mam takiej precyzyjnej orientacji dotyczącej, ile tego węgla kupiliśmy. Natomiast wiem, że wyłamanie się, co jak rozumiem postuluje pan i pański związek z europejskiego, czy z frontu i odejście od sankcji od Rosji, no, nie byłoby czymś właściwym. Ja tylko powiem panu, że gospodarstwa, które ja w tej chwili reprezentuję, ponoszą ogromne straty z tej kwestii, że Unia Europejska nakłada sankcje, a z drugiej strony Rosja nakłada na nas sankcje. Nie jest tajemnicą, że Niemcy, Francuzi, Włosi spokojnie tymi towarami handlują. Nie jest tajemnicą, że kilkanaście milionów ton węgla w zeszłym roku przyjechało do Polski. Mówi się w ostatnim artykule na Wirtualnej Polsce, że 1 000 000 ton do Tauronu przyjechało węgla z Rosji. To nie jest normalne. No, utrudniać życie takim zwykłym polskim rolnikom, a wielkie holdingi w Polsce i ludzie biznesu, którzy czerpią na tym wszystkim korzyści, handlują węglem i na tym zarabiają. A trzeba jasno powiedzieć, główną cenę za tą twardą politykę, może słusznie, nie wiem, chociaż ja nie widzę, żeby ona przynosiła jakieś wymierne efekty i pan też tego nie widzi. Kto płaci? Nie, że panu powiedziałem o tych efektach. Powiedziałem panu o tych efektach. Którym został, jest tutaj dotyczących powstrzymania agresji Rosji na Ukrainę. To jest bardzo wymierny efekt. Celem tych sankcji było powstrzymanie agresji Rosji na Ukrainę. I dzisiaj my, jako ja, jako polski rolnik, mąż, ojciec, syn rolnika, który rozwijał swoje gospodarstwo i normalne relacje z normalnymi ludźmi. Przecież Rosjanin jest takim samym człowiekiem jak pan i ja. My handlowaliśmy wiele lat. Chcieliby handlować dzisiaj, nie mogą. Ja po prostu widzę to, że ja na tym tracę. Rząd prowadzi taką, a nie inną politykę. Ja na tym tracę i dzisiaj nie ma w Polsce odważnych polityków, którzy podjęliby odpowiedni dialog, czy to z jednej strony z Angelą Merkel, czy z Władimirem Putinem, żeby powiedzieć, w Europie mamy takich samych ludzi. Musimy się normalnie dogadać. Nie róbmy wojny, nie róbmy agresji. Ale kto tą wojnę robi i agresję? Działajmy. Ale wie pan, musi być Europa zawsze, stara się powstrzymać tego, kto robi tę wojnę. Musi być pierwszy człowiek, który wyciągnie rękę i pokaże, że chce inaczej, tak jak my. Wyciągnęliśmy wczoraj rękę do polskiego rządu. Chyba pan żartuje. Pan powiedział, że pan minister Ardanowski kłamie i że nie będzie pan z nim więcej rozmawiał. No to trudno nazwać wyciągnięciem ręki. Ale trudno nie nazywać kłamstwa kłamstwem. Ja rozumiem, ale że czego nazywać w telewizji... kłamstwem? Minister Ardanowski chce z panem rozmawiać. Wielokrotnie rozmawialiśmy, pana rozmawialiśmy 5 godzin, dwa razy się spotkaliśmy i co się stało? I pan minister Ardanowski okłamał i również pana, bo okłamał całą opinię publiczną tym, że zwolni ludzi, tak jak powiedział na autostradzie, odpowiedzialnych za decyzję niezgodną z polską racją stanu, które decyzja lekarza, głównego lekarza weterynarii i jego zastępcy, która pozwalała przywozić świnie z Litwy, z czerwonej strefy, na dużo łagodniejsze, jeżeli będę mógł skończyć, bo oczywiście widzę, że na dużo łagodniejszych zasadach niż te świnie mogą być z Polski, w Polsce z czerwonej strefy przewożone. Nieprawdą było to, co mówił pan minister Ardanowski, że ta decyzja, która pozwalała, jest uchylona i nie będą przywożone. Nigdy ta decyzja nie była uchylona, a Polska w bardzo słaby i niedyplomatyczny sposób wypowiedziała na jakiś czas Litwinom możliwość przywożenia tych
tych świń z Litwy. Sam rozmawiałem z tymi ludźmi, bo przyjechali do Polski i chyba liczyli, że namówią mnie, że zdradzę polskich rolników, i pytali się, co mają zrobić dla mnie, dla mojej organizacji, żebyśmy wstawili się za tym, żeby świnie z Litwy, z duńskiej korporacji, nadal mogły przyjeżdżać do Polski. Powiedzieliśmy jasno, bo i media powiązane z wami sugerują, i pan minister, że za Kołodziejczakiem ktoś stoi. Nie wiem, może pan weźmie na przepytkę pana ministra i pan go spyta. Z panem ministrem rozmawiałem, pan minister zawsze mówi, że nie rozumie, dlaczego pan występuje w imieniu, stara się występować w imieniu wszystkich rolników, podczas gdy większość organizacji rolniczych jest gotowa do rozmowy, do dialogu. Bo tylko w ten sposób można rozwiązywać. Teraz pozwoli pan, że ja tylko zadam pytanie, bo tylko w ten sposób można rozwiązywać problemy. Natomiast pan i, a właściwie reprezentowana przez pana organizacja, jest jedyną organizacją, która kwestionuje ten porządek, która nie chce rozmawiać. A jeżeli nie będziemy rozmawiać, co pan też postuluje w relacjach na przykład z Rosją czy z Niemcami, to jak pan chce rozwiązać jakiekolwiek problemy rolników w Polsce, jeżeli pan nie chce uczestniczyć w rozmowie, żeby rozwiązać ten problem? Ja nie chcę uczestniczyć w rozmowie, która nie przynosi efektu. A co pan chce robić w związku z tym? Jaki ma pan program alternatywny? Rozmawialiśmy z panem ministrem 5 godzin. Nie doszliśmy do porozumienia. Może potrzeba jeszcze 5 godzin porozmawiać. Pan minister, proszę pana, wskazywaliśmy ja. Pan minister powiedział, zwolnię ludzi, którzy podjęli decyzję niezgodną z polską racją stanu. Po czym spotykamy się, pan minister nie zwalnia. Wskazujemy na złe działania weterynarii. Dlaczego nie mnie oceniać? I pan minister zarządza audyt w weterynarii. Wie pan, kto zrobił audyt w weterynarii? Sama weterynaria, czyli sami byli sędzią w swojej sprawie. To jest nienormalne. Kto miał przeprowadzić audyt w inspektoratach weterynaryjnych? Ktoś, kto się nie zna Ale czy weterynaria, weterynaria, która pozwala na zabijanie krów w takich, jak to miało miejsce całkiem niedawno? To był jednostkowy przypadek, jak pan wie. A skąd pan wie, że jednostkowy? Sprawdził pan wszystkie inne? Nie sprawdziłem, natomiast nie ma informacji o innych. Mówimy na razie o jednym przypadku, który dotarł do opinii publicznej. Kiedy był problem ze escape roomami, co wtedy zrobiono? Odpowiedni urzędnik zarządził kontrolę. Audyt. Kontrolę wszystkich. I co się okazało? Że wiele nie spełniało odpowiednich norm i zostały zamknięte. Ale tylko wtedy to stwierdzili, kiedy mogli wszystkie sprawdzić. I to jest bardzo ważny element. I my z panem ministrem chcieliśmy rozmawiać. Nasze początkowe strajki, manifestacje, to pan nawet się wtedy nie interesował. Ale rzeczywiście, że się interesowali. Byliśmy na autostradzie A2, którą pana ludzie zablokowali. A kiedy zaczęliśmy naszą działalność, Kołodziejczak publiczną, organizowanie rolników? Zaczęliście pewnie kilkanaście miesięcy temu, jak się spodziewa. Natomiast spektakularne działania podjęliście jesienią ubiegłego roku, blokując autostradę A2. Uważam, że to też jest działanie, przy pomocy którego trudno poprawić sytuację rolników, blokując autostradę. A ja uważam, że nienormalnym było to, że wtedy, jak staliśmy na autostradzie, pan minister zadzwonił do głównego lekarza weterynarii i spytał go, czy są przywożone świnie z czerwonej strefy z Litwy. Co odpowiedział człowiek, który podpisał dokumenty zezwalające na to? Że nie, że to jest nieprawda. Okłamał ministra. Okłamał ministra, którego pan broni, i pan broni głównego lekarza weterynarii. I to jest bardzo niedobre, jeżeli minister pozwala na to, że ludzie go kłamią i daje na to przyzwolenie, to już w tym kraju jest bardzo niedobrze. Ja myślę, jeśli pan pozwoli, że pan wyciąga zbyt daleko idące wnioski. A ja reprezentuję środowisko, które bardzo mocno poparło obecny obóz rządzący. I jest pan radnym Prawa i Sprawiedliwości. Był pan przed radnym Prawa i Sprawiedliwości. Byłem. Byłem i po pierwszym spotkaniu w remizie naszej w wiosce dostałem nawet przed panie Kołodziejczak, jeżeli pan zorganizuje spotkanie na temat trudnej sytuacji na wsi, to będzie pan wyrzucony. Wie pan, dla mnie interes Polski jest dużo ważniejszy niż interes partii. I myślę, że warto by było, żeby pan też tak myślał i żeby pan bronił polskich wartości. Proszę nie formułować zbyt daleko idących sądów, bo pan mnie w tym momencie obraża. Także ja po prostu bardzo proszę, żebyśmy... Ja po prostu jestem bardzo dobrym obserwatorem i widzę, w jaki sposób pan, środowisko, którego pan jest elementem, czyli środowisko telewizji Republika, jest pan. Ale elementem czego, przepraszam? Z tego środowiska, tej telewizji. A kogo pan reprezentuje? Reprezentuję w tej chwili największy związek rolniczy w 500 Polsce. Osób było mniej więcej wczoraj w Warszawie. Słucham? No, kilkaset osób maksymalnie.
policzył pan? Bo, no, to... bo z informacji takich prawdziwych... Pana zdaniem ile osób było, na tym proteście? Policzonych osób z mojej organizacji było między 3,5 a 4 tysiące. I to są prawdziwe rachunki. Wiemy, bo wiemy, ile osób, ile autokarów przyjechało. I to pana zdaniem daje panu tytuł do tego, żeby mówić, ja że reprezentuje pan interes mojego związku. Środowisko rolnicze. A powie mi pan, ile jest osób w organizacjach tych szczytnych, które pan minister zaprasza i te, które idą na obrady okrągłego stołu, gdzie ma być dokończone. Ile jest, ja tylko pana się zapytam, bo pan przecież tak dobrze w rachunkach się zna, ile jest osób w takiej organizacji jak Ojczyzna? Która... No to mnie, ale wie pan, czy pan nie wie? Nie frapuje mnie to, natomiast wiem pan? Tylko tyle, że pan mówi, ale że pan zablokuje pan? Warszawę, natomiast ale wie pan, czy nie, wie? Nie było oblężenia Warszawy. To była symboliczna nazwa i jasno o tym mówiliśmy. Wiem, że pan się spodziewał rozlewu krwi, mielibyście o czym mówić. Nie, 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 naprawdę, pan, poruszajmy się na gruncie realności. Bo pożycie, chcielibyście, żeby była. A jakby pan się czuł, gdyby pana odcięto od rynków zbytu zagranicznych i tych krajowych, bo to dzisiaj obserwujemy w Polsce. Jeżeli tak jest, jak pan mówi, to dlaczego w Warszawie nie pojawiło się 10 tysięcy rolników, 20 tysięcy rolników, bo minister, 30? Bo minister chodzi w telewizji, szczuje rolników na rolników, sugeruje, że za kołodziejczakiem rolnicy słuchają ministra, nie, tak? Rolnicy a nie kołodziejczaka. Rolnicy są w Potrzasku, my budujemy swoją organizację, jesteśmy na początku i uwierzy pan, jeżeli taka sytuacja dalej będzie, to rolnicy przyjadą do Warszawy i przyjadą w dużej ilości, ale wcale to nie jest naszym celem. Dzisiaj celem mnie, Michała Kołodziejczaka, jest zbudowanie organizacji rolniczej. A nie dialog taki, który prowadzi do rozwiązania problemów rolników? Czy celem jest odbudowa organizacji, a tym samym, nie wiem, ta organizacja będzie jakąś trampoliną dla polityki, dla pana? Bo tak wielu komentatorów ocenia pańskie działania. Nie wielu komentatorów, działania. Tylko komentatorzy, którzy tutaj zasiadają z panem i bardzo często pan minister stara się tak sugerować i między innymi dlatego nie będziemy uczestniczyć w obradach okrągłostołowych. Przecież najlepszym przykładem... I dokąd ma to doprowadzić, pana zdaniem? Taka strategia, którą pan wybrał. A dokąd wybrał? Ma doprowadzić obrady okrągłego stołu rolnictwa, kiedy ja... No, kiedy mogą przybliżyć rozwiązanie problemów rolników, mam wrażenie. Pan jest bardzo dobry w przerywaniu. No, pan mi również przerywa. Gdyby pan pozwolił mi skończyć. Pan zadaje mi pytania i pan nie pozwala mi odpowiedzieć. Ale bardzo ja proszę. Rozumiem. Bardzo proszę. A do czego mają prowadzić rozmowy ludzi? Rozmowy prowadzą do rozwiązania problemów, jak pan doskonale wie. I znowu pan przerywa. No ja rozumiem, pan zadał pytanie, odpowiedziałem. Nie, nie skończyłem. To proszę odpowiedzieć. Dokąd mają prowadzić rozmowy ludzi, którzy dzisiaj odpowiadają za obecną sytuację rolnictwa? Przecież jeszcze pół roku temu, kiedy słuchałem tych ludzi, którzy są dzisiaj zaproszeni, mówili, przekonywali, przecież jest dobrze, co wy strajkujecie, udajecie, przecież te wszystkie związki te opłacane z budżetu państwa, co one robiły? Są one buforem. Dzisiaj polska polityka rolna potrzebuje odważnych decyzji. Ja odnoszę wrażenie, że po prostu nie ma w Polsce na tą chwilę odważnych polityków, którzy byliby w stanie te decyzje podjąć. Ile członków liczy Związek Samoobrona? A jakie to ma znaczenie? Ja wiem, wczoraj, że na proteście, który pan organizował, był na przykład pan Władysław Serafin, który... Było dużo ludzi. Tak, ale był również pan Władysław Serafin, wobec którego, jak pan wie, toczy się w tej chwili postępowanie. Pan... Ponad 100 zarzutów na nim ciąży. Toczy się sprawa sądowa w związku z wyłudzeniem kredytów z KOG-u Wołomin, w związku z praniem pieniędzy. Czy pan Serafin ma jakieś związki z Agrounią? Nie ma. Jest sympatykiem w takim razie? Nie wiem. Wie pan, ja bym rozmawiał pan z panem Serafinem? A ja bym chciał, żeby pan był sympatykiem Agrounii. Chciałbym, żeby sympatykiem tej organizacji... Rolnikiem. Ale u nas w deklaracji, którą się wypełnia, są trzy rubryki. Rolnik, konsument, przedsiębiorca. Jest dla pana. Ja panu mogę chętnie przynieść. Chciałbym, żeby pan wspierał. Chciałbym, żeby pan z nami budował tą propolską organizację, która ma na celu zjednoczyć rolników, którym zależy na obronie Polski, między innymi. Wie pan, jeżeli pan Serafin... Pan chce zbudować drugą samoobronę? Nie. My budujemy organizację rolniczą, która ma pozostać organizacją rolniczą. Organizacją rolniczą, której celem jest co dokładnie? Bronienie naszych interesów. Już
Wie pan, bardzo dużo związków... Poprzez blokowanie autostrad, poprzez marsze na Warszawę i tak dalej, no bo to wszystko takich środków jest krzyk rozpacz. Jeżeli minister okłamuje, nie dotrzymuje słowa, co pan by zrobił? Czyli co, damy się wciągnąć w kolejną rozmowę? To dlaczego inni przedstawiciele innych organizacji rolniczych nie używają takiej argumentacji, jaką pan używa, że minister ich okłamuje, tylko prawdopodobnie będą uczestniczyli w tej debacie 20 lutego. Bo sobie nie mogą na to pozwolić, bo Agrounia jest jedyną organizacją w tej chwili taką ogólnopolską, która utrzymuje się z własnych pieniędzy, która się utrzymuje z pieniędzy rolników. Jak to z własnych pieniędzy? Z darowizn rolników. Ilu tych rolników jest w takim razie w tej chwili w Agrounii? Pan kilka razy na mówi dzień dzisiejszy tutaj. Mamy największy rolniczy związek. Na, to znaczy, ilu na koniec marca pan się dowie, Agrounii. Będziemy po takim już zakończonym procesie budowania struktur ogólnopolskich przedstawimy konkretną liczbę. Dzisiaj jesteśmy w trakcie wyjazdów po całej Polsce, organizujemy spotkania, na które przychodzą setki rolników i powiem panu, że dzisiaj już deklaracje członkowskie do naszej organizacji, nawet po spotkaniu nie liczymy w sztukach, tylko na centymetry, jak wysoko, ile centymetrów dzisiaj deklaracji udało nam się przyjąć i powiem panu więcej. Na jednym spotkaniu my pozyskujemy więcej członków niż mają inne organizacje. Są takie spotkania, bo przy tym okrągłym stole, który jest zwołany, chciałbym, żeby i wnioskowaliśmy o to, żeby pan minister zarządził audyt wszystkich związków zrobiony przez niezależną firmę audytorską, która by wskazała jasno, tak jak pan mówił o panu Serafinie, trzeba wskazać, może ktoś gdzieś nakradł tych pieniędzy publicznych, które były wydawane, przecież tego nikt nie wie, a już wczoraj... Mam wrażenie, że pański program jest bardzo roszczeniowy, a mało konstruktywny. Być może to na tym polega problem, że nie potrafi pan znaleźć wspólnego języka z ministrem Ardanowskim i z innymi organizacjami rolniczymi. Bo minister Ardanowski chce wmówić, jest oczywiście dobrym mówcą, i ja bardzo często mam wrażenie, że jest takim bardziej PR-owcem, aniżeli ministrem i człowiekiem z odpowiednimi rozwiązaniami. Jest rolnikiem, o ile mi wiadomo. A według pana ministra ja jestem politykiem, a on jest rolnikiem. Kiedy pan minister utrzymywał się z pracy na roli? Nie jest aż tak istotne. Natomiast jest istotne jest to, że te działania, które pan proponuje, prowadzą, jeżeli zamierzacie dalej kontynuować tego rodzaju akcje, jakie do tej pory Agrounia prowadziła, no do destabilizacji, do niepokojów społecznych. To na pewno nie jest droga, która rozwiązuje problemy rolników. Pan nie powinien się tak nakręcać. Ja się nie nakręcam. Bo pan się nakręca sztucznie. Ja po prostu opisuję sytuację, która była państwa udziałem. Ja blokowałem autostradę, tylko pan i pana ludzie. Pan nie ma problemu i pana minister nie okłamał. Ale my będziemy jasno reagować na takie działania. Jasno to znaczy jak? Jasno. Klarownie. Ale to znaczy jak? Jasno, klarownie, to znaczy blokując autostrady, czy... Zablokowaliśmy raz, drugi raz nie planujemy. A co zamierzacie robić, żeby osiągnąć swoje cele? Być skutecznymi. Co znaczy być skutecznymi? Jeżeli nie chcecie negocjować. Jak to nie chcemy negocjować? No, powiedział pan, że nie będzie pan uczestniczył w debacie z ministrem Ardanowskim, bo on was okłamał. No bo nas okłamał. No, no to jak chcecie osiągnąć swoje cele, nie rozmawiając z szefem resortu rolnictwa? Minister Ardanowski powinien stwierdzić, że faktycznie źle zrobił, nie dotrzymał słowa, okłamał i wtedy siadamy, wracamy i rozmawiamy. A jeśli takie gesty nie zostaną przez ministra wykonane, to jak chce pan te cele, o których pan mówi, w sposób skuteczny zrealizować? Z kłamcami nie będziemy rozmawiać. A z kim pan będzie rozmawiał? Z tymi, którzy nie kłamią. To znaczy? Nie wiem. To droga donikąd. Jak to donikąd? A pan będzie rozmawiał z kimś, kto pana okłamał łóżko? My chcemy obronić polskie rolnictwo. Pan tego nie rozumie, bo pan jak... To dobrze brzmi, wie pan, ale za mało w tym jest konkretnej oferty, konstruktywnej oferty. Pan mówi o tym, że pan chce ratować polskie rolnictwo, ale jedynym konkretem to jest tylko oznakowanie polskich produktów flagą narodową. Proszę mi podać jakieś inne konkrety, które Agrounia... Dzisiaj jest ogromny problem, w ofercie programowej. Między innymi z zalewem Polski, towarów z zagranicy i znakowanie produktów jest jednym z elementów, które mają mieć wpływ na to, żeby Polacy no to zobaczyli, rzeczywiście. Ile tych produktów jest. Rumuni wprowadzili bardzo dobrą ustawę, która mówi o tym, że na półkach sklepowych ma być połowa produktów rolno-spożywczych z ich kraju, a druga połowa może być przywożonych. I w Polsce zwykło się mówi, że Unia Europejska na nic nie pozwala. I dlatego wczoraj poszliśmy do pana prezydenta wbić taki pozytywny klin, który miał obudzić, pozytywny klin, żeby tego źle nie kojarzyć, który miał obudzić prezydenta i ministra, że coś jest nie tak, że trzeba zacząć grać w jednej drużynie i wcale nie debatować w Polsce
11 lutego ma być debata na temat rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Tam trzeba jechać, tam trzeba rozmawiać. W Polsce trzeba podejmować... Pojedzie pan ze swoimi ludźmi do Brukseli, żeby bronić interesów polskich rolników? Jeżeli pan minister Ardanowski powie: Kołodziejczak, trzeba twoich ludzi tam, pomóżcie mi, my byśmy pojechali. A jeżeli minister Ardanowski nie powie, tylko trzeba będzie bronić tam interesów polskich rolników, to Michał Kołodziejczak z Agrounią pojedzie, czy też nie? I my będziemy tam stać, manifestować, a pan minister będzie w Polsce mówił, że my robimy politykę? Trudno, bez konstruktywnego programu, trudno osiągnąć porozumienie. Mamy bardzo konstruktywny program i bardzo realistyczny i szybki do wprowadzenia. Niech pan powie mi, czy to jest normalne, że w Polsce produkcja świń jest na poziomie 70% w stosunku do spożycia, a polscy producenci nie mają gdzie sprzedawać. I mówi się, że to jest normalne, że taka jest polityka, że nie mamy na to wpływu. A co zrobili Litwini, kiedy my zagroziliśmy, że nie musimy wcale tych świń z czerwonej strefy przywozić, bo tej decyzji można było nie wydawać w obecnej sytuacji, bo w Polsce nie brakuje mięsa wieprzowego, jest go w nadmiarze. I wie pan, należałoby bardzo dobrze kontrolować polską żywność też, ale głównie tą, która przyjeżdża. Nie można narażać polskich konsumentów na to, żeby jedli plastikową żywność przywożoną z zagranicy. Wszyscy wiedzą, że polskie świnie są dużo zdrowsze i już niedługo konsumenci przekonają się, czym grozi ta wojna z polskim rolnictwem robiona w białych rękawiczkach pod przykrywką polityki i za pomocą związków, które są po prostu kanapowe i nieżywe. Dzisiaj tak czy owak potrzebny jest dialog, z którego pan na własne życzenie chce się wyłączyć. Proszę pana, ja będę powtarzał to jak mantrę. Nie będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy nas kłamią, i z ludźmi, którzy nie dotrzymują słowa. Chcemy realizować dobry plan dla Polski. Chcemy, żeby w Polsce była ciągle... Dobrego planu dla Polski, jakikolwiek by nie był, mam wrażenie, nie da się zrealizować poprzez konfrontację, tylko przez porozumienie i dialog. To ja bym chciał, żeby pan zaprosił tutaj ministra rolnictwa i mu powiedział, że nie poprzez konfrontację, bo dzisiaj minister używa... To spróbujmy się umówić z ministrem Ardanowskim. Ja bym tylko skończył. Minister rolnictwa używa wszystkich możliwości, żeby szczuć rolników na rolników, żeby mówić, że za Kołodziejczakiem ktoś stoi, żeby mówić, że Kołodziejczak robi politykę. Wczoraj pan prezydent... Pan minister Ardanowski nie mówi, że pan na kogokolwiek szczuje. Pan używa określeń, które są obraźliwe. Pan nie zrozumiał. Pan Ardanowski szczuje. No właśnie o tym mówię, że... Jak to nie szczuje? O tym mówię, że używa pan określeń, których minister Ardanowski nie używa pod pana adresem. Ale ja się nie obrażam, no to niech sobie obraża. Ważne, żeby była skuteczność, żeby w końcu przeszedł do konkretnych działań i w tych działaniach chętnie byśmy pomogli wprowadzić. I wiemy, że to nie jest proste w obecnej sytuacji, ale należy podjąć bardzo szybkie działania. Ja tylko powiem panu... Czy ma pan poczucie realizmu? Pan mówi w imieniu grupy maksymalnie kilku tysięcy osób, natomiast stara się pan budować ten przekaz, jakby pan występował w imieniu kilkuset tysięcy ludzi. W imieniu ilu rolników mówi przewodniczący Solidarności, mówi przewodniczący Ojczyzny, przewodniczący Samoobrony? Jeżeli pan mi odpowie na to pytanie... Ja myślę, że minister Ardanowski z racji wykonywanej przez siebie profesji, funkcji, którą sprawuje, mówi w imieniu całego środowiska rolniczego i wszystko wskazuje na to, że to jego argumenty do rolników bardziej przemawiają póki co niż pańskie. Dziękuję panu za rozmowę. Tutaj nie mogę się z tym zgodzić, ale jak pan tak kończy, nie pozwoli pan spuentować. Muszę. Niestety czas nas... No ja wiem, że bardzo panu dziękuję. Technikę. Dziękuję serdecznie. To Michał Kołodziejczak, prezes Związku Agrounia, był gościem programu w punkty. Ryszard Gromadzki, dziękuję. Do zobaczenia.